nie śmiejcie się. Ci, co się śmieją, to jest duch. Nawet jak nie śpię, siądę sobie na kozetce i czekam całą noc. Dzisiaj sprzątałam do godziny 3:30, bo pościel wzięli, zabrudzili. Ławę pozmywałam wszystko z tych czasów. Ławę zabrudzili, podłogę. I wczoraj, żem rozcierała, dzisiaj drugi raz, bo nie ma jak na te szklanki napić się mleka, czy chleba wziąć. Do chleba dali, do masła. Chyba pompkę dali. To kto to pani zrobił? Co? Kto to pani zrobił? Kto? Kto tak pani robi? Dwóch panów, co są, przebywają w garażu. Oni głąbki kupują zakupy. Dzisiaj poleciałam tyle, że do sklepu poleciałam, bo mi głąbowa dała mleko, co mi się zaraz spróbowałam, oważone było, skwaśniło mi się drugi raz, za drugą razą poszłam, pobyli w domu. Klucze mają dorobione do domu, wchodzą sobie jak do swojego domu i bałaganiują także okropnie. Pompkę mają, ładują. Ładują, onym krokietki brakuje chyba nie jednej, no 100 chyba krokietek. A to skąd te chłopy są? Skąd oni są? W Ademie pracują tam, gdzie córka pracowała. Jeden jako gazownik, a drugi jako kierownik. To jest rodzina z panią? Co? To jest rodzina oni? Z panią? Oni? Tak. Nie, tylko córka moja tam pracuje i oni też tam pracowali. No to co oni do pani mają, jak oni panią się nie znają? Co? Co oni do pani mają, jak się no z panią nie znają? Przecież ani długu z nimi nie mam, ani nic. Mam parę złotych w szafie, to liczą te pieniądze i chcą chyba ukraść. No to na policję. Pani na policję. Na policję nie mam, nie da rady, bo nie mam już na wyższy spokojnie. 28. Są tam wiele i zatuje. Dom wybudował jeden gazownik. Dom wybudował i spłaca z miliardy. Coś 2 miliardy, czy ileś tam płaciło. I tak się ukrywają tutaj. Do domu z żonami źle żyją. Żony ich płonią gotować, nie chcą im. Dzieci, jeden ma 4, drugi ma 2 panny, co do żonaski. Ten Buddy, co kierownikiem był, a ten jest kierownikiem. Takie są ludzie. To się pani doczekała starości. Zamiast się cieszyć życiem, to ma pani. Zamiast odpocząć tak, i na słońcu sobie posiedzieć, to do majtek 10 na wozu dali, tam na górę powiesiłam. I do córce Ewa iść tam do nich i powiedzieć, że mama ja jej się boję. Jedna i druga się boi, dzieci się też nie przychodzą, bo się boją. Wszyscy się boją, klucze nie mam do garażu, bo jakbym miała garaż, to bym się odemknęła. Ten garaż z tamtej strony, czy coś bym zrobiła. Zajrzałabym się, jak do sklepu idę, czy do miasta. Do miasta się nie da wyjść, bo pokropili ręczniki. Wszystko w szafie, jakie ciuchy są w szafie, wszystko pokropili. Na pierzyny 3 włożyli kwasu, dali. Słoiczkami takimi, albo nawet butelką leją. To co, oni panią chcą zabić? Kwas, co? Zabić chcą panią? Nie wiem, no chyba mnie zamordować chcą z tymi pompkami. Pani to przyjeżdża na policję? Na policję to. Jakie słuchy wygli, okropne są. To trzeba na policję. Albo do jakiego sądu? Jest kurwa sprawiedliwość.